Także oni sobie tam... Oni... Ten robot tutaj prawie też się powiesił. Co? Jeszcze raz? Idę do was, gdzie jesteście? Także co, druga szkoła podstawowa opuszczona. To, ale to jest, kurczę. Wydaje mi się, że to może być też taka trochę kurwa menelownia, jak to jest na jakiś... Bo to jest otwarte. No, jest wypizdowo. Ty, jakbyśmy jest. Znaleźli kogoś śpiącego. O, proszę. A tu co to? Jakieś kurwa znaki. Czekajcie, jeszcze zajrzę tylko z tyłu. Dobra. Tak, to jest podstawowa. Tam boiler gdzieś wypierdolony. Trochę mi trzepie kamerą. Jak zawsze chyba piwnica. Muszę... Cicho. Ktoś se słucha, kurwa, jakiś tych, tam. Myślałem, że to jest słuchaj. Dobra. To co, ty zawsze począł? Graty. Na graty. Tak jak byliśmy w tamtej kurwa szkole, to tam było wszystko i tam było kompletnie wszystko. A to było po takim zamknięciu dość szybkim. Znaczy no tam wiesz, stało to wzrok. Tędy. Ten, tutaj nie było jeszcze wszystko na kółce. Nie. To co to jest co to? To? To jest unitra, kurwa, klasycznie. Jaka unitra? No zobacz. Za nóżki. A, to jest korek. No. Dobra, to jest nie wiem, jakiś szósty na tym kanale. Na każdej wyprawie. Tak? Cicho. Samolot leci, no. Cebule stare. A patrz, w której był węgiel. Masz łopatkę nawet, to było no. Węgla, tak? Ja używam takiej samej nawet. Ja tak samo. I tutaj gdzieś... Kocioł taki, nie wiem, taki malutki, jeszcze niemożliwe. Czekaj. To jest bardziej kanalizacyjny ten, rura. Strasznie podsłuchać, jak gadacie. Nie ma się co dziwić, kurwa, Daruś. Tutaj brakuje się jeden, jakby tutaj był piecek. Nie wiem. A ten stelaż to jest na co? Na łóżko chyba, nie? Czy nie? Odwrócone w sumie. Urbex to nie wandalizm. Akwarium. Zaraz będę musiał, jak wyjdziemy na piętro, to będę musiał sobie ten z mocniej kamery, bo czuję, że no. Mi się telepie, albo tutaj jest niedokręcona. Dokręciłeś się mocno? Nie wiem. No. Teraz lepiej, no. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać na tej kamerze. No, czekaj, jeszcze sobie złapę ją. O, wiele lepiej. Pokaż. Ten odpowiedź jest wprost. To jest dobrze. Jest tak troszeczkę na dół podnięta, co nie? To dobrze, okej. Okay. Czyli nie zaciekała ta piwnica. No. Gdzie ty jesteś? Ja przy głównym wejściu. Dobra, możecie w sumie iść kurwa w swoje kierunki. Tak, chcesz. Na twarzy. Mhm.
Oj, kurczę. Dawno czegoś takiego nie było. Ale już widać, że tutaj są nocki, bo są rozłożone materace. I są nawet, kurwa, stare klapki pozostawiane i są też, kurwa, świeże dosyć puszki po piłach, więc, kurwa, nie zdziwcie się, jak znajdziecie śpiącego, kurwa, kogoś. Wejście całkiem ładnie wygląda, główne wejście. No, widzę to, fajne. Kurde. To była szkoła podstawowa, nie? To jest główne wejście. To jest główne wejście, kurczę. A, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gwiazda Dawida. Pentagramy mają 5 ramion. Już się przejechaliśmy na tym, więc to już gwiazda Dawida. W razie czego. Nie, to jest podpaska. Kurwa. Coś tam, kurwa, drażetki. Nie zdziwiłem. O! Jakieś ciecze, kurwa, porozlewane. I pro. Ale w chuj, nie dotykam tego. Nie, tutaj sobie, kurwa, gadałem przy wyjściu. Te cegłówki, kurwa, skąd? Żeby się z sufitu nie posypało nagle, kurwa. To co? Oj, tutaj jest szafeczka, kurwa, chemików. U nas, kurwa, u Baśki Nowak jeszcze, jak się do gimnazjum chodziło, kurwa, to ten... Była to taka, kurwa, szafeczka na jakieś gazy. Azbest? Azbest? Ej, ej, ale pootwierane są te fiolki, więc, kurwa, oddychajcie przez ten. Bo, kurwa, no... Byśmy mieli stążki na odmianie, to fajnie bym palił. Żeby się, kurwa, nie pierdolnął ktoś. O, tak samo te. O, to są te wskaźniki takie, co tutaj się dotyka. No, dotykało się tutaj, ten wskaźnik się poruszał. A to? Sacharoza? Albo jakiś, kurwa, cukier pewnie. Oj, nie wiem. Weź teraz mi tego. Tu masz jeszcze tego i patrz, jak w przedszkolu to na buty. Kurczę, gościu, to stare, dobre czasy. W ogóle, surowce energetyczne, jeżeli chodzi o historię tego budynku, to my klasycznie, kurwa, nic. Także znajdując tylko tutaj jakieś informacje już wewnątrz, na kartkach czy coś, możemy się czegokolwiek dowiedzieć. A o samym budynku dowiedzieliśmy się w ten sposób, że Mati ma znajomą, która nam po prostu podała lokalizację tego budynku. Powiedziała, że jej babcia, obok jej babci kiedyś, na jakimś wypizdowie, czyli właśnie tutaj, jest jakiś budynek i właśnie nas tutaj pokierowała i sobie właśnie w tym momencie no eksplorujemy, kurczę, jakaś płytka, druga. Myślałem przez chwilę, że to jest ten bączek, który się puszczało tak, ale to pewnie służy coś do komina. Czemuś to służy. Tu. Pewnie tak, toaleta bez odpływ. O, księga dziedzictwa UNESCO. No, to zaraz, to są prysznice. Fajna faza. O, shit, pokażcie to. Halo. Ej,
58 lat. Książka? I cały... Drugą liczono w 1960 roku. I cały czas tutaj leży. Tutaj ej, ale coś tutaj mi kurwa... Czemu tak chujowo jakoś tu ulokowali? Tu są kurwa prysznice, a tu wyjście na dwór było? Wiesz co? Wierki? Prysznice. Gdzie są prysznice? W szatni. Tu mówię, musiała gdzieś być szatni, tu może gdzieś tutaj, ale takie boisko starsza. No, ale prosto kurwa z tego, to nie, takie... No nie to tak, ale z którego... Z którego... Z którego czasu jest to? Było ogrzewanie, zobacz. To wszystko szło jeszcze bez... No, kafetowy piec. To był kafetowy piec. Wszędzie to jest kafetowy piec. Pani Sher na torbie. Szacun. Ja idę jeszcze sobie tam. Ale ogólnie, kurczę, ile tu jest tych? Fiolek, butelek, kurwa, jakichś medykamentów. Kurwa, jeszcze są pełne tych. Hydrochlorikum. Hydrochlor, nie wiem. Jak zatkane jakąś watką, kurwa. Rozsypane wszystko. Co jest w tej drugiej piwnicy? Pewnie. Schodziliście w ogóle tutaj? Ohoho. Takie miejsca w szkołach zawsze były. Zawsze budziły ciekawość, bo nikt nigdy nie miał tutaj wstępu z uczniów, wiadomo, i każdy chciał widzieć, jak to wygląda po prostu w swojej szkole. Zamarznięty kurwa odpływ standardowo. Nie rozniesie się sygnał. O, tam widzę jakieś bezpieczniki. Znaczy, no jakiś kontroler. Dobra. Krople do oczu, to są krople do oczu, dobra. Tam są jakieś literki, widzę, porozrzucane. Układ kostny. Sprawdzian wiadomości, 4 minus. I jest nazwisko, nie powiem go na głos, ale jest nazwisko. Jest nazwisko. O kurwa. Interesuje mnie w każdym razie pokój nauczycielski, bo tam dobicie na przykład do akt, czy też do tych wszystkich papierów. To było to. Cięcie zasilania. Tak, nadepnąłem na jakieś stare drzwiczki. I to, co urok każdego miejsca właśnie takiego odwiedzanego przez nas. Opadająca farba ze ścian. My się, Darek, właśnie tego wystraszyliśmy, kurwa, wtedy, co byliśmy w szpitalu. Czego?
jak pojechaliśmy sobie... Ale jak dla mnie to było za głośno. Wiesz, wydawało nam się, że coś... Znaczy, wiesz, my sobie chodzimy po szpitalu tacy scykani, kurwa. Chodziliśmy wtedy, co pojechaliśmy we dwoje. Otwarte praktycznie wszystkie drzwi. No i to nie był ten raz, co byliśmy na odcinku, tylko pojechaliśmy jeszcze innego razu, bez kamer, no nie? I sobie idziemy tam nagle tak pizło coś człowieku w ścianę, jakby normalnie ktoś zajebał w ścianę obok, nie? No, tak kurwa. Wiesz, i się, to była pierwsza sytuacja, w której się wycofaliśmy, kurwa, bo po prostu psychika nas zjechała wtedy. Serio, jeszcze to było takie, wiesz, podejrzliwe, bo za każdym razem, jak jeździmy do tego szpitala, to odkrywamy coś nowego, nowe pomieszczenia, nowe ten... Chrabąszcz. Ty nie byłeś w tej piwnicy tam. W tej drugiej nie byłem. Nie w piwnicy tam, gdzie tak, jest... Wiem. Tylko tam, gdzie ta woda była. No, nie byłeś tam. A my, człowieku, zeszliśmy w ogóle do innego skrzydła, do którego nie ma w ogóle wejścia tak samo. Zaczęliśmy się gubić, kurwa, tracić orientację. Mimo, że ja to jestem już tam, kurwa, z piąty raz. To była, nie wiem, strasznie pojebane. Poczko. Kurwa, jak polskie Grave Encounters. Polecam serdecznie, kurwa, wszystkim do obejrzenia. Historia jest bardzo podobna. Wchodzą sobie... Grupa nastolatków znajduje sobie materiał z grupy ze szkoły filmowej. Znajdują sobie materiał na film, który tam muszą oddać, gdzieś zaliczyć, jeżeli dobrze pamiętam. I znajdują szpital stary, psychiatryczny, nawiedzony i jadą do niego i wchodzą. Tam będziesz miał takie schody w dół, to są te schody, które były na początku, także nie musisz nimi schodzić. Dobra, przyjąłem. Także oni sobie tam... Oni... Metro, bo tutaj prawie ktoś się powiesił. Co? Jeszcze raz? Idę do was, gdzie jesteście? Aż mnie, kurwa, przez chwilę przeszły ciarki, ale... Jak ja stoję, patrz tutaj! Jak to pani tak się ułożyło, że jak sobie w odpowiedzi staniesz, to buźkę masz na sznurze. Ale nie, poczekajcie, to... Od razu najczarniejszy scenariusz, ale to nie wiem, jakaś lampa na tym nie wisiała może? No nie, zobacz, lampę masz tutaj. No właśnie, zobacz lampę, jak masz to wisiała. Nie wiem, co to jest, ale... Ale jest pod... Kurwa, nie wiem, może... No czy wie, była dziura, zawsze wiesz, no nie wiem, może ktoś się powiedzieć. Kurwa, ej, no pierwszy sygnał to kurwa myślałem, że trupa znaleźliście. Myślę, że tak to by wyglądało. Ale byście rozdarli pizdy wtedy, kurwa. Ja bym nie rozdarł. Po co miałbyś się drzeć? Właśnie. No nie wiem sobie. Dobra, nic sobie kontynuuj, jak tutaj znajdziemy pizdy. Dobra. Wy nie byliście na lewo, nie? Nie. Tam nie byliście. Byliście. A, okej. Okay. O, ho, ho, ho. Jaki przeciąg poczułem na karku. Mówiłeś ty, że tymi schodami nie schodzić w dół, bo one prowadzą na pierwsze piętro, tam gdzie wchodziliśmy, tak? No, tam jak żeśmy wchodzili od razu. Czyli tu dalej już nic nie ma, można się wrócić. Znaczy tam tylko... No, coś tam jeszcze jest, ale to tylko... Dobra, no to skoro tutaj nic nie ma... Są tutaj te instalacje, widzę, porozpierdalane całe. Ale kurczę, ten sznur, co tam wisiał, jest intrygujący. Czy faktycznie ktoś chciał sobie odebrać życie? Faktycznie tutaj jest tak jakby była twarz taka uśmiechnięta w dół. Oczy, nos. I faktycznie tak jak powiedział Mati, jak się stanie w odpowiednim miejscu, to ta twarz jest pod sznurem. Tak idealnie. Faktycznie troszeczkę przerażające, ale to niekoniecznie musi być sznur do
do odebrania sobie życia. Tak, mogła tutaj wisieć na przykład jakaś lampa, albo coś mogło być tutaj uwieszone. Dobra, no to trochę silny. No. Słyszeliśmy, jakby ktoś stanął, jakby ktoś tutaj wchodził, co nie? No. Myślimy, że to ty, a ty byłeś w tamtym pokoju wtedy. Że tutaj? Tak, o w tym miejscu słyszeliśmy dźwięk, co nie? Jakbyś tutaj wchodził. A ty byłeś gdzie indziej. A tu nie wchodziliście już? Wiecie, to też może się tak roznosić po prostu dźwięk, nie? Jest jeszcze coś wyżej, nie? No, coś trzeba znaleźć, bo się nada. I tu jest jakaś ławeczka jeszcze. Ale ja nic nie widziałem. No właśnie, ja tak samo. Tu jest dzwonek. Mati, ogólnie nie wiem, czy ja ci to kiedykolwiek mówiłem, ale wiesz, że plansza, ta Ouija, którą znaleźliśmy w tym, w Zofiówce, to ona była w tym pokoju, gdzie właśnie kręcono 101. To był w końcu ten pokój? To był ten pokój, człowieku. Jak mnie takie ciary przeszły, jak ja to rozpoznałem. To nie było tam, gdzie my to nagrywaliśmy na początku. To był właśnie ten pokój, w którym my znaleźliśmy planszę. Nie było wejścia. Tu jest kibel. Nie byłem w kiblu. Byłeś w kiblu? Tu? Nie, wiem. Bo tu jest jedyna szansa na wejście jakieś, to samo. Mam wejście na dach. Dobra, mam wejście na dach. Co tam jest? Tu jest, są kible. Dobra, mamy wejść na dach. No, to jest też nawyk, że kurwa ja zaglądam do każdego kibla, kurwa, w takich miejscach. Ja nie wiem. Nie, to mam teraz taki dziwny nawyk, co nie? Że zanim wejdę, to jednak wystawię latarkę, chcę, bo się rozejrzę wtedy, co nie? To jest, no wejście na dach. Dobra. Miałeś takie oczy przez chwilę, że coś zobaczył. A tak widziałem, że to robimy czemu, ale widziałem, że będą. O kurwa. No właśnie. Ojej. Tak jak my się w punkcie sanitarnym zdrapywaliśmy. Pamiętam, no. A tutaj to już to po kurwa. Nawet nie ma nic stanu tutaj, to drabina była postawiona specjalnie. No, racja. Ja pamiętam siebie w podstawówce, że tak samo miałem. Że wchodziło się właśnie tymi drugimi schodami, takimi wąskimi. I było wejście tylko w tą stronę, to nie na stół. A tutaj jest mur. Także podobnie są te budynki robione. No, zawsze plansza jest podobna, kurwa, do tych. No. I to znaczy są plan budynku, te same roczniki są bardzo podobne. No. Znaczy teraz to jeszcze jest, teraz już może być trochę inaczej, ale w tych takich starych to... tylko to jest granit? Tak, to jest granit. No nie, to ci nie no to co, chłopaki, no w sumie to? Szybki budyneczek. Mam mnie dosyć chuj. Ja tak samo, takiego. Spodziewałem się tego trupa. Jedyne ciekawe znalezisko, ale ten. My jesteśmy już przyzwyczajeni do takich większych budynków. Jak Zofiówka, szpital, no. Nie tyle co większych, ale takie, że jednak jest takie coś, że jednak nie czujesz się tak jak teraz. No, ale słuchaj, bo tak jak przyszliśmy tutaj, to my to przeszliśmy ile minęło? 20 minut? No jest która, no jest 22. 22 już jest. To jest wiatr. Być może. Fajnie by... Kurwa, mikrofonu nie wpiąłem. Czy wpiąłem? Nie dawałeś. Nie wpinałeś, no. Dobra, tak chyba dzień. Dźwięk jest człowieku. Tak, ciekawe czy wychwyci to, co wcześniej usłyszeliśmy. Bo to sobie fajnie było. Ale wy to słyszeliście obydwoje? No to samo co... Ja nie słyszałem. Ale my słyszeliśmy.
Ale czekaj, to jest. Przez chwilą. Ale to co? To... Przez chwilą, zostaliśmy. Takie wow, wow. Ja to słyszałem, jakby ktoś tam wychodził. Ej, nie, słuchajcie, przejdźmy się jeszcze poza budynkiem tam. Okej. Okay. No to tak. To jest też opcja, nie? Wiesz, ale obora oborą, ale... Takich najczęściej to się? Ale nie, po prostu nie wiadomo, gdzie coś możesz znaleźć. Dokładnie. W jakich miejscach, nie? Co tam teraz? Rzadko. Tak, słyszałem. Się czuję. Nie wiem czemu, nie pewnie się czuję. Mogę was nakręcać. Wyobraźcie sobie, że stoi dziewczynka w oknie i patrzy teraz na nas w tym momencie. To mnie nie rusza. Pisce. Ej, co to kurwa? Co tam w prawo? Co to jest? Co? Odgrodzone. Co? Czyjeś drzewka rosną i tak dalej, są powijane kołki, żeby drzewa rosły, widzisz? A, sad po prostu. Dobra, teraz już ogarnąłem. Bo ja to z góry ostatnio zrobiłem. Myślałem, że jakieś stare boisko ogrzatane. Czujesz się, jak teraz byśmy za szybko obciążali. Nie, bo I było ciemno dookoła. Bardziej zalesione było. Zofiówka, gdzie się czuliście najmniej pewnie? Z tych wszystkich... Punkt sanitarny. Szpital. Zdecydowanie. Ten, co byliśmy we dwoje, ja też. To tak. Było najgorsze moje, ale poza tym, tak jak byliśmy po prostu na nagrywkach. Ale chodzi z nagrywek. Z nagrywek. Ja? Ten, na Pogorzale to jest. O! Gdzie jest na Pogorzale? Wow. Ale się to zaświeciło przez chwilę, kurwa. Na Pogorzale masz, jak zjeżdżasz w Pogorzały, po lewej stronie, strony szybowca. To był pierwszy nasz film, gdzie byliśmy po zmroku. Mieliśmy człowieku chyba po 3 latarki na łeb. No, które kurwa świeciły jak gówno. No, jak kurwa... Ej, ja to bym Nie, po zmroku była szkoła opuszczona, pamiętasz? A, ale to kiedy to było? No, to jeszcze nie było Oldfinders. Tu jest to główne wejście. To jest no. Szkoda, że tabliczki nie ma, co nie? No. Znaczy być była na pewno, kurwa, ale już... Ktoś zapierdolił ją po prostu. A tak za teraz w filmiku Wolfinger, tu gdzieś najniepewniej czułeś? Właśnie, ja to mam... Teraz tak sobie myślę, że ja wszędzie gdzieś miałem, kurwa, to w bani, że coś się może odpierdolić. Tak, tak. Ale bym se pierdolnął, mógłbym się pobujać, ale... Ech. Też bym se pierdolnął właśnie na konika. Dobra, nie ma twą chujnia i tyle. No... Trochę, znaczy w sumie... Znaczy nie chujnia taka bardzo. No nie, bo w sumie gorzej było, no. Bywało no nie, gorzej. Nie mówmy, że bywało gorzej. Że jest chujnia, bo... Może znajdziemy coś jeszcze. Spokojnie, nie, to jest taki... Fajny. To nie jest taki... No... Ale to właśnie jest takie typowe 4x4, gdzie masz puste ściany, bo jednak były jakieś... Coś było, no. Ale słuchaj, tu jest dobry budynek, dobre miejsce pod jakieś nagrywki specjalne. Takie, że można sobie nagrywać, kurwa, jak się, nie wiem, jakąś akcję po prostu, reżyserię. Widziałeś tego, ten pokój, co Darek powiedział, że ma wejście na dach. Widziałeś to nie było korytarzem, przechodziłeś przez 4 pokoje i to był pokój. No. I biegniesz przez to i nagle, kurwa, gdzie jest korytarz? Ale tu, nie wiem, paintballa można by urządzić czy coś? No, też można paintballa. Ale w ogóle właśnie, jak to kurwa wygląda tak jakoś. Czegoś mi tu brakuje, jak gdyby. Skrzydeł. Też, w sumie. Tak dosłownie. No i kurwa tego dachu. I tutaj ganku mi brakuje tu przy wyjściu. No, takiego ganeczku. No. Ale ciekawe, taki w sumie dziwny. Taki... Prosty budynek, co nie? Strasznie. Prosty, tak. Takie to jest może z swoich czasów, także. No, ale ganku to mi rzeczywiście brakuje. O kurwa! Ale się wystraszyłem, ja pierdolę. Czego? Co zobaczyłeś? Widzicie to kurwa okno. Czekaj, chodźcie, podejdźcie. O, lewe okno nad tym? Nie, lewe okno. Dlatego tak poskoczyłeś? Nie, kurwa, ale słuchaj, jak widzisz ten cień przy lewym oknie? Jakby tam wisielec był. Nie, jakby się... Kurwa, ja pierdolę, widzisz jak to wygląda? Tu, niżej, Darek. Tu. O kurwa. Weź światło swoje stąd. Patrzcie. Ja pierdolę, ale to się przez chwilę jakby schowało, kurwa, i nagle się znowu pojawia. Ja pierdolę, moje serce. Mam teraz na uda. Kurwa, ale widzicie jak to wygląda? Widzę, mega kurwa. Ja pierdolę, to jest... Dlatego tak ci ręka spadła? No, aż tak kurwa, mi zadrżało. A pierwsza co kurwa, że no, reakcja kurwa, uciekła. Ej, weź no, weź na maksa. I tu, mam czekaj. Na maksa. Czekaj. To jest maksa. Ja pierdolę. Weź lampę.
Znikło. Ej! Widzicie to teraz? Bo ja teraz tego nie widzę. Ja kurwa teraz tego nie widzę. Ej, co tu się właśnie odpierdoliło? Ja stąd kurwa. Nie, stój kurwa! Jest, no ja widzę kurwa zarys, ja pierdolę, ale to jest schiza kurwa. Tylko, że tam z tyłu. Ale teraz tego nie widać, a przez chwilę to było widać, kurwa, Wisielca. Ja mam wrażenie, że to... Ja mam wrażenie, że to się, kurwa, na mnie patrzy cały czas w tym momencie, kurwa. A patrzcie teraz drugie okno. Ej, chodź. Ja jestem za tym, żeby wsiąść do samochodu. Ja tak samo. Nie, ale skurwa. Ej, ale to jest teraz, to było dobre, to kurwa. Ale mnie to zaintrygowało teraz, ja pierdolę. Ale widzicie, kurwa, ten cień, on schował się za bok i się jakby zakołysał. Ja go teraz już nie widzę, a przez chwilę go kurwa idealnie nie widziałem. I przez chwilę go widziałem w tej drugiej szybie. Ale to jest mega, ej, trzeba tak budynki obserwować, to jest coś... No, ale kurwa, ale czy widzisz, masz panoramę budynku i kurwa patrzysz w każde okno. Tą żółtą, co nie? Jezu, szkoda, że nie mamy żadnej kamerki z zoomem, żeby to uchwyciła. Ciekawe, czy widać w ogóle cokolwiek, kurwa. Ej, czekaj, spróbuję pierdolnąć zdjęcie, chociaż jakieś. Świetnie. Właśnie, rób. Kurwa, mam telefon tam. W tej. Też mam. Wszyscy, kurwa, zostawiliśmy telefony. No i chuj. To wchodźcie. Fotkę warto zrobić nawet. Ej, dostrzeżecie teraz ten sznur, to? W którym on był oknie? Tu gdzieś. Tutaj gdzieś, frontowym. Żółty pokój. Żółty pokój, no. Spróbujcie znaleźć żerandole uwieszone pod sufitem. To wszędzie są. Tu wszędzie są. Tu gdzie świecę. Nie, bliżej. Albo tu. Nie było wyjścia na zewnątrz. Gdzieś zabity ten. Nie, żółty. Ja nie mam schizę w tym oknie. Ja widzę te drzwi, jak się one tak trochę uchylają. Nie, to teraz już ci siada faza na banie, ale... Siada troszeczkę faza, ale... Ale kurwa, ale się... Ja pierdolę. Ale się zląkłeś, chłopie. Pierwszy raz nie widziałem w takim tym. Poświeć tam na nasa. Gdzie? Świetle. To sznur? No właśnie tak patrzę, ale... Dobra, nie. Ale mi się kurwa trzęsą ręce, ja pierdolę. Chyba najlepsza... Ej, świetcie. Bo ja wam pokażę, jaki mam przetwornik obrazu w telefonie. Świetcie mi kurwa przed siebie. Świeć mi, Mati, na frontowe drzwi. No, poka. Czekaj, ale nie, poczekajcie na przetwornik. I patrzcie teraz. Tylko rozjaśnię może na fulla. Jak u was? O chuj. Ładnie. No. Nie, to nic. U ciebie nic nie widać? Coś się popsuło. Wiecie? Dobra, ostatnia fota. Ej, skupmy się wszyscy na środkowe drzwi. Wszystkie latarki na drzwi wejściowe. Dobra, chodźcie jeszcze od tam, chodźcie na ten plac. Czekajcie, ja sobie zooma odpalam. Od tej strony. O kurwa. Tak to. Ale to mrocznie wygląda, kurwa, na tym nagraniu tutaj. A jak to by wyglądało tu, nagrywając? Nie widać za bardzo na nagraniu w ten sposób. Chociaż jakby tak... Chcę zobaczyć jeszcze, kurwa, ten... Bo... Ja pierniczę. Nie no, bez kurwa kitu. No nie ma tego. Nie, ja to pierdolę. Nie, ja pierdolę to. Dzieją się takie rzeczy, kurwa, ale...
Ja rozumiem, wmawiać se kurwa, ale nie wiem, jak ale człowiek, jak człowiek to... Ja się wystraszyłem, że nie wiem, co to naprawdę, pierwszy raz cię widziałem takie... Jak to... człowiek widzi takie coś, to ja pierdolę. Twojego? Co? Po co? Navi. A, Navi, już. Zaproponuj się portfel. Tak, czekaj, wsiądę. Kurwa, papa, pojebane miejsce, kurwa. Pojebane to mało powiedziane. Znaczy, znaczy są takie sytuacje, kurwa. Właśnie ja takie miejsce lubię z klimatu, kurwa. Ale zauważ, że to jest, kurwa, nie jest pierwsze miejsce, w którym coś się odpierdala. Tak, i to, kurwa, z rzędu. No. Nie wiem, za każdym razem coś się musi odpierdolić. Co to za czekolada? Moja, podzielimy się ze mną i zajebiście. Tylko, żebym mógł mu portfel odzyskać. Mógłbyś, to... Tego w schowku i latarkę ci dam, Darek, i kofalówkę, i będziemy wszyscy... Wiesz co, latarkę rzuciłem z tyłu. Kurwa, gdzie? Kofalówka jest w plecaku. A, to jest twoje, czekaj, kurwa, bo mi spadło, myślałem, że to moje, a to twoje. Czyli nagle siedzimy teraz i nagle tak z tyłu. Dobiega coś do no, starczy. Weź, kurwa, nie ten, bo ja... Ale już... to nie to samo, co wyjazd do fiówki, kurwa. No... Wtedy to... Ale...